Szanowni Państwo, w 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau pragnę powitać wszystkich zgromadzonych na całym świecie, w szczególności byłych więźniów i ocalałych z zagłady, a także ich bliskich. Dear sirs and madams, I wish to welcome all those gathered around the world to the 76th anniversary of the liberation of the German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau, in particular former prisoners and Holocaust survivors, as well as their loved ones. Głównym motywem tegorocznych uroczystości jest los dzieci. Deportowano ich tu ponad 200 tysięcy. Dzieci żydowskich, romskich, polskich, białoruskich, rosyjskich, ukraińskich i innych narodowości. Większość czekała śmierć. W styczniu 1945 roku wyzwolono zaledwie nieco ponad 700 z nich. The main theme of this year's commemoration is the fate of children. Over 200,000 children were deported to this camp. Jewish, Roma, Polish, Belarusian, Russian, Ukrainian, and children of other nationalities. These children, most of them, were doomed to perish. A little over 700 children were liberated in January 1945. Dziś, ze względu na pandemię, łączymy się wirtualnie, ale niezmiennie najważniejszym punktem odniesienia dla każdego z nas pozostają relacje świadków i to autentyczne miejsce. Today, due to the pandemic, we are connected virtually. Yet, the constant and the most significant point of reference for each of us remains the witnesses' accounts and this authentic place. Jesteśmy w bloku drugim dawnego obozu macierzystego Auschwitz. To jedno z tych miejsc, które zachowało się w stanie niemal nienaruszonym. Ta izba jest niemym świadkiem codziennego cierpienia i śmierci, oporu i solidarności więźniów, a także ich tęsknoty za domem i za wolnością. We are in the block number two of the former Auschwitz main camp. It is one of those places that has remained almost intact. This room is a silent witness to the daily suffering and death, to resistance and solidarity of the prisoners, and also to their longing for home and for freedom. A teraz wsłuchajmy się w głosy ocalałych Zdzisławy Włodarczyk i Anity Lasker-Walfisz. Now let us listen to the voices of the survivors, Zdzisława Włodarczyk i Anita Lasker-Walfisz. Najgorsze były noce. Dzieci płakały, przez sen wołały mamy. Skomliły, jęczały, ale z czasem te odgłosy ucichły, bo wiedziały, że nikt nie przyjdzie, nikt im ręki na głowie nie położy, nie pogłaska, nie przytuli. Umierały samotne. Dlaczego? Dzieci się rodziły w obozie, ale nie dano im żyć, bo z miejsca były zabijane. Nie miały imion i nie miały nawet numerów. Ile tych dzieci zginęło? Dlaczego? Czy byliśmy wrogami III Rzeszy? Ludzi, którzy też mieli rodzinę i dzieci. W połowie stycznia 1945 roku
Słychać już było coraz bardziej, że front się zbliża. Odgłosy wystrzałów armatnich słychać było. Niemcy niszczyli archiwa, niszczyli dokumenty, palili. Widzieliśmy to. Burzyli krematoria. Czekaliśmy na wolność. Czekaliśmy, że nas coś wyzwoli. Ale 17 stycznia po apelu wszyscy musieliśmy czekać. Nie wolno było do baraku wejść. Dali nam podwójną porcję chleba. I czekaliśmy, aż w godzinach popołudniowych zmierz się robił, wyprowadzono nas z obozu. W trakcie tego marszu, jeszcze na terenie obozu, starszy więzień, jakiś funkcyjny, mojego brata odrzucił. Powiedział, że nie da rady pójść, że musi zostać. Ja chciałam powiadomić mamę, zaczęłam wołać. Doskoczył do mnie żołnierz, uderzył mnie bardzo silnie w twarz. Aż się okręciłam i ukusłam, żeby mnie więcej nie bił. I tak automatycznie pozostawałam w tyle. Wtedy obojętnie mi było, co się stanie. Wyskoczyłam z szeregu i pobiegłam do brata. Nie chciałam, żeby był sam. Zostaliśmy na terenie obozu. Została z nami taka starsza więźniarka, Białorusinka, Janeczka. Ona się naszą grupą zaopiekowała. Już nie było tej kromki chleba. Starsi więźniowie, którzy pozostali na terenie obozu, rozbijali magazyny. Brat przyniósł 3 bochenki chleba. Nie wiem, dostał od kogoś, powiedział. Spaliśmy na nim. Chleb suchy, to żeśmy śnieg topili w tym piecu, bo w tych barakach były takie długie piece. I palenisko, nie wiem, jakim cudem się utrzymało. Ktoś starszy musiał pilnować. To żeśmy ten śnieg topili. To był nasz posiłek. Aż któregoś dnia, tak było około 10 dni, 27 stycznia. Potem się dowiedziałam, który to dzień, bo tak to się nie orientowałam. Front z daleka widać było najpierw w białych kombinezonach. Biegli żołnierze. Tam nasza opiekunka, ona była sztubową, powiedziała, żebyśmy nie wychodzili, bo teraz jest front i może nas zabłąkana kula zabić. Przyszli żołnierze, taki wysoki oficer, taki czapie. Pamiętam jego słowa. Nie wiem, czy powiedział po polsku, czy po rosyjsku, ale zrozumiale. Dzieci, co wy tu robicie? To było jego pytanie. Powiedział, że przyjdzie Czerwony Krzyż, że się zaopiekuje nami, że jesteśmy wolne, tylko nie rozchodźmy się, bo możemy jeszcze zginąć. I wtedy przynieśli kocioł pomidorowej zupy. Ale ja gdzieś usłyszałam, że jakaś grupa kobiet, która też pozostała na terenie obozu, wychodzi, idzie do domu. Postanowiłam, że z bratem pójdziemy, bo na wolność wyjść jak najszybciej, nie być tutaj, bo nie wiadomo, co się stanie. Także następnego dnia z kawałkiem koca wyszliśmy. Gdzie to miasto było, czy ten obóz, że nie wiedziałam. Nie wiedziałam, w jakim kierunku. Szliśmy za tymi kobietami.
Po drodze nas jakaś furmanka podwiozła, potem samochód ciężarowy z wojskiem zabrali nas z drogi i zawieźli nas do Krakowa, do Czerwonego Krzyża. Ale byliśmy na wolności. Oby nigdy więcej nie było wojen, takich wojen. Teraz na całym świecie panuje epidemia koronawirusa. Czy to też nie jest wojna? Ludzie od siebie oddaleni. Dzieci nie mogą z rówieśnikami się bawić. Stają się nerwowe. Też będą mieć urazy psychiczne. I też cierpienia są. I ludzie umierają samotnie. Dlaczego? Zabrakło czujności na świecie. Thank you for inviting me to say a few words as a survivor of this hell on earth. I arrived at these gates in late 1943 without the slightest illusions. One knew what was happening here. I was 18 years old and expected to be turned into smoke. That I'm still alive is thanks to the absurd turns life can take. Believe it or not, there was music in this inferno. And because I could play the cello, I'm still here to tell the tale. Life expectancy in Auschwitz, if you were not gassed straight away, was approximately 3 months. I was here for nearly a year, all thanks to the fact that I could play the cello. With the approach of the Russian army, we were moved in a westerly direction to Bergen-Belsen. Miraculously, I survived there until the liberation by the British army. When my sister and I finally arrived in England, we thought naively that we will tell the world what has been happening, and that will be the end of senseless murder, xenophobia, and anti-Semitism. We were wrong. No one asked any questions when we returned, and now we even have to witness attempts to discredit what was happening in places like Auschwitz and so many others. I appeal to you, you, the people, so many generations after the event, do not let us down. Do not allow the memory to be distorted and poisoned by the ugly resurgence of xenophobia and anti-Semitism. Inform yourself of the history of the people who were sentenced to humiliation and ultimate death. These people were just people, human beings, before they were categorized into nationalities or religions. By denying what was happening and poisoning ourselves with hatred, we are murdering these victims a second time over. We must fight against history repeating itself. Honor the millions who were murdered here. Conquer our fear of what we don't know. Build bridges. Talk to each other. Celebrate your differences. Because in reality, we have more in common than separates us. Today, we are facing a new challenge, a challenge with no respect for race, color, or religion. An invisible enemy, a virus without a price tag on human lives. Today, let us honor those people who were senselessly murdered here. And never, never, ever forget. Thank you.
Oddajmy głos prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie. Let us give the floor to the president of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda. Czcigodni ocaleni i świadkowie zagłady, ekscelencje, panie i panowie. 27 stycznia jest każdego roku dniem pamięci ofiar Holokaustu. Dziś pamięć 6 milionów wymordowanych Żydów czci cała społeczność międzynarodowa. Tego dnia, 76 lat temu, został wyzwolony obóz Auschwitz-Birkenau. Jest on najważniejszym symbolem zagłady, bo był największą hitlerowską fabryką śmierci. Niemcy na okupowanej przez nich polskiej ziemi urządzili swój ludobójczy przemysł. Tutaj, w Auschwitz-Birkenau, ginęli Żydzi, Polacy, Roma i Sinti, jeńcy z Armii Czerwonej. Z głębokim wzruszeniem i zadumą wspominam zeszłoroczne uroczystości w miejscu pamięci na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, gdzie zebrali się wówczas ostatni ocaleni i świadkowie Holokaustu z całego świata. W tym roku obchody wyglądają inaczej. To bezprecedensowa sytuacja, gdy światowa pandemia koronawirusa uniemożliwia nam bezpośrednie spotkanie. Ale jest to też ważny znak, który przypomina, że zawsze, bez względu na okoliczności, musimy wypełniać powinność świadków pamięci i strażników prawdy o Holokauście. Żyjemy w czasach, gdy rzeczywistość wirtualna współistnieje ze światem realnym, a niekiedy nawet próbuje go zastąpić. Dzięki nowoczesnej technologii możemy w obecnych warunkach razem czcić pamięć ofiar. Ale tegoroczne uroczystości uświadamiają nam też z wyjątkową mocą znaczenie materialnych dowodów ludobójstwa i jego straszliwą realność. Zbrodnie popełnione w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady były realne. Prawdziwi ludzie cierpieli tutaj niewyobrażalny, ale realny ból. I naprawdę umierali. I naprawdę byli mordowani. Cierpienie i śmierć ofiar były, są i pozostaną realne. Naszą powinnością jest zachować wszelkie materialne dowody, pamiątki i znaki ich istnienia, życia i męczeństwa po to, żeby ludzkość nigdy o nich nie zapomniała, żeby nigdy nie zapomniano o tym, co wydarzyło się tu w Auschwitz i w innych miejscach niemieckich zbrodni. Władze Rzeczypospolitej wypełniają misję zachowania dowodów tej największej zbrodni w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożenie śmiertelną chorobą, znów staniemy w Auschwitz-Birkenau, na ziemi przesyconej krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności, na kłamstwo negacjonizmu. Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. My, współcześni, poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom przesłanie płynące z tego miejsca. Nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu. Głos zabierze wiceambasador Izraela w Polsce, chargée d'affaires, pani Tal Ben-Ari Yalon. We shall now hear from the Israeli deputy ambassador to Poland, chargée d'affaires, Ms. Tal Ben-Ari Yalon. 76 years ago, on January 27, 1945, the Red Army liberated the Auschwitz-Birkenau camp, symbolizing the end of the most awful and horrific period humanity has ever experienced. Among the close to 1 million Jews who were murdered in Auschwitz-Birkenau were also most of my grandfather's family. As I will light candles later on today in their memory, I will think of Yitzhak and David Yudkovich, who were just little kids when in the spring of 1944 their childhood ended abruptly, and soon after their lives were ended as well, in the gas chambers of the camp.
As a mother, I can begin to imagine the horror of knowing what fate awaits your children and the understanding you can't do anything to save them. As for the children themselves, even those who were fortunate enough to survive had their childhood stolen from them. The basic belief that every child is born with, that he or she is loved and safe and protected, was shattered by the cruel reality of the Holocaust, affecting all of us till this day. Last year, we heard the important words of Holocaust survivor Marian Turski, warning us all from the dangers of indifference. Imagine being indifferent to the cries of children being separated from their mothers, being able to actively participate in the murder of children, or simply being aware of it and going on with your day without giving it a second thought. Can we even call those people human beings? Luckily, not all were indifferent. Not all chose to look the other way, or in some cases, to actively assist the Nazis in murdering Jews. Some were willing to risk their own lives, to risk their families, in order to help their Jewish neighbors, and at times even complete strangers, simply because it was the humane thing to do. These people, who I had the honor to commemorate many times since arriving in Poland, not only saved human lives, but also the very basis of humanity itself. Today, while commemorating the victims of the Holocaust, we must also remember those righteous among the nations. Many things have changed in the years that have passed, but hatred and antisemitism are still an issue we have to face today. Antisemitism isn't just a Jewish problem. It is everyone's responsibility to fight it. Hatred, xenophobia, and intolerance towards others are things that tend to spread, poisoning societies, and as we remember today, might lead to deadly results. It is our responsibility to remember the victims and to remember the lesson we must all learn from the Holocaust. We must do everything in our power to make sure such horrors won't happen again to anyone, regardless of gender, religion, race, color, or sexual preferences. It is up to us. Thank you. Głos zabierze ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, pan Siergiej Andrzejew. Now the floor goes to the ambassador of the Russian Federation to Poland, Mr. Siergiej Andrzejew. Szanowni Państwo, z okazji 76. rocznicy wyzwolenia przez Armię Czerwoną nacystowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau pragnę przede wszystkim zwrócić się do byłych więźniów hitlerowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych oraz do kombatantów, którzy walczyli na frontach II wojny światowej przeciwko hitlerowskim Niemcom i ich sojusznikom. Wobec tych ludzi i tych, którzy na szczęście nadal są z nami, i tych, którzy już odeszli, mamy obowiązek pamięci, którą musimy zachować w całości, bez wykluczeń i przemilczeń, chronić ją przed przekłamaniami na potrzeby koniunktury politycznej, bronić dobrego imienia żywych i poległych bohaterów, cywilów, którzy padli ofiarą nazistów i ich popleczników, aby przyszłe pokolenia zawsze pamiętały o okrucieństwie Holokaustu i obozach zagłady, aby ludzkość nigdy więcej nie dopuściła do takiego szaleństwa. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiarach Holokaustu. Ofiarami nazyzmu było 6 milionów Żydów, z których 40% to obywateli byłego Związku Radzieckiego, a zatem ból Holokaustu nie jest nam obcy. Taki sam los nacyści przygotowywali także innym, tak zwanym niepełnowartościowym narodom – Rosjanom, Białorusinom, Ukraińcom, Polakom, Cyganom. Plany te zostały pokrzyżowane w wyniku zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej w 1945 roku. Doceniamy wkład naszych sojuszników we wspólne zwycięstwo, ale na 3/4 zostało ono zdobyte przez Związek Radziecki, a główne siły hitlerowskich Niemiec
zostały zmylone na froncie radziecko-niemieckim, gdzie ramię w ramię z Armią Czerwoną, Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami, Tatarami, Żydami, Ormianami, Kazachami, Gruzinami, Uzbekami, Azerami, Mołdawianami, ludźmi dziesiątków innych narodowości walczyły dwie armie Wojska Polskiego. Za zwycięstwo nasz kraj zapłacił ogromną cenę. Zginęło 26,5 miliony obywateli radzieckich, przy czym 2/3 z nich to ludność cywilna, która padła ofiarą bombardowań, okupacji, obozów, blokad, głodu i chorób. Pamiętać o ofiarach to nasz obowiązek. Być dumni za zwycięstwo to nasze niezaprzeczalne prawo. Z obrażeniem pamięci naszych przodków, którzy zmiażdżyli faszyzm, nigdy się nie pogodzimy. Niech nikt nie będzie miał żadnych złudzeń. W ubiegłym roku, kiedy obchodzono 75. rocznicę zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej, świat stanął przed nowym wyzwaniem – pandemią koronawirusa, która przypomniała nam wszystkim o ludzkiej wrażliwości, o konieczności zjednoczenia wysiłku dla przeciwdziałania zarówno nowym, jak i starym zagrożeniom. Pojawienie się szczepionek przeciwko koronawirusowi daje nadzieję na szybkie przezwyciężenie pandemii. Tymczasem nie może nie martwić osłabienie w wielu krajach odporności przed nawrotami nacyzmu, nieodpowiedzialności, pokusami awantur wojennych. Pamięć o II wojnie światowej i jej ofiarach powinna pozostać najpotężniejszym czynnikiem odrzucenia na całym świecie samej idei wojny. Nigdy więcej. Niech nad nami wszystkimi zawsze będzie pokojowe niebo. Dziękuję. Głos oddajmy opiekunowi Miejsca Pamięci, dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, doktorowi Piotrowi Cywińskiemu. Now the floor goes to the custodian of the memorial, the director of the Auschwitz-Birkenau State Museum, dr Piotr Cywiński. W obozie były też dzieci. Były mordowane i ginęły dzieci. Pełne niewinności, ufności, chęci i marzeń. Małe dzieci żydowskie i romskie, dzieci polskie z Zamojszczyzny, dzieci białoruskie z Podgrodna, dzieci przywożone z powstańczej Warszawy. W obozie dzieci się też rodziły. Zamiast przychodzić na świat, ze własnym życiem się tutaj rozmijały. Ponad 200 tysięcy dziecięcych ofiar, kilka setek ocalałych dzieci. Tak jak ofiarom nie przywróci się życia, tak nic nie przywróci ocalałemu dziecku jego utraconego dzieciństwa. Dzieciństwa w oszalałym świecie dorosłych. Patrząc w oczy najmłodszym ofiarom Auschwitz, nie można nie zadać pytania o nas samych, powojennych. Bo dzieci i dziś są mordowane, sprzedawane, wykorzystywane niewolniczo. Głodne i głodzone, porzucane i osamotnione. Dlaczego więc czujemy się tak bardzo dalecy od czasów obozowych? Ludzie nigdy tak wiele nie mogli i nie potrafili, jak mogą i potrafią dziś. Tymczasem wszyscy bardziej dbamy o to, by samych siebie urządzić w swoim świecie, niż tworzyć świat lepszy dla dzieci i dla całej przyszłości.
Chcemy, by dzieci szanowały innych ludzi, ale czy ich zdanie szanujemy? Chcemy, by dzieci żyły w ufności, ale czy potrafimy im zaufać? Chcemy, by dzieci zachowywały się odpowiedzialnie, ale czy ich problemów nie lekceważymy? Chcemy, by dzieci wzrastały w miłości, ale czy dajemy im odczuć, że je kochamy? Chcemy, by były zdolne do reakcji na zło, a sami na ich oczach niemalże nie robimy nic. Janusz Korczak ostrzegał: nie wolno zostawiać świata, jakim jest. Przyszłość nie jest tym, co nadejdzie kiedyś, później sama z siebie. Ona już jest obecna, już żyje i się rozwija w naszych zamiarach, w naszych wyborach i w naszej obojętności. Gdzie dziś widać przyszłość lepiej niż w naszej dzisiejszej bierności, niezdolności do reagowania, do niesienia pomocy? Łudzimy się, że to wojny, katastrofy czy pandemie zmieniają świat. Tymczasem to nasza obojętność rodzi najwięcej ofiar, a wśród nich najsłabsze, najufniejsze i najbardziej niewinne są zawsze dzieci. Szanowni Państwo, zapraszam do odmówienia wspólnej modlitwy za pomordowanych w Auschwitz. Modlitwy w językach oryginalnych odmówią rabin Michael Schudrich, biskup Roman Pindel z Kościoła Rzymskokatolickiego, biskup Atanazy z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Adrian Korczago z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to say a joint prayer for those murdered in Auschwitz. The prayers in the original languages will be recited by Rabbi Michael Schudrich, Bishop Roman Pindel of the Roman Catholic Church, Bishop Atanazy of the Polish Autocephalous Orthodox Church, and Bishop Adrian Korczago of the Evangelical Augsburg Church. Makem prati Adnai, Adnai shema v'koli. Tienas nel asanach hakashuvat b'kotach anunai. Im avonot tishmor ya Adnai, me'yamot im chasich al mantrei. Kiveti Adnai, kivta nafshem v'drachati nafshi il Adnai. Yishomim labaker, shomim labaker. Yachai yish Adnai, k'mechesim mofidot v'yiftet Yisrael mikol avonotav. Emale rachamim, shochayim b'amamim. Abtzim v'nuchon ochon akam v'ashkina, v'malat kedoshim, v'tor kuzerhim asirim, et nishmot ha-kedoshim v'hatahorim, shomtu, v'shenehargu, v'sheneshchutu, v'shenesrufu, נטבעו, שנחנו כבר קידוש השם, בעבור שכולם מתפלם על עצמם נשמותיהם, בגן עדן, חתם לחיים, על רחמים, גס למסעד גנפיו לעולמים, בצורה בצורה מנשמותם, אדוני ונחלתם, ינוח ושלום בשכבותיהם, ונאמר, אמן. יתקדב, יתקדש, שמי רבה. גמד יברח, ירוצה, יביאם דרך מלכותי.
Chai chonim chonim chedecho beit Yisrael, v'agalo v'zman korev yabromein. Yehei Yisrei Abba, v'rach v'olam yamaya. Yitbarach v'ishtabach, yitpar v'yitromam v'yitnasei, yitadar v'yitalev yitalav, shmeri gudshah v'riachu, v'yelam kovachata v'shuata, tushkochata v'nechamata, dami rambam v'mu'amein. Yehei Yishlam Rabba min Shemaya, v'chayim alayna v'ko Yisrael v'mu'amein. Yaseh shalom v'romav, v'yaseh shalom. Księga Mądrości została napisana dla Żydów mówiących w języku greckim. Zastanawiali się nad śmiercią człowieka, który w ludzkiej ocenie zbyt wcześnie umarł. Zastanawiali się nad przyczyną. Ta Księga Mądrości jest dziś czytana w Kościele prawosławnym oraz w Kościele katolickim. W Kościele katolickim czyta się ją zwłaszcza przy śmierci dziecka na pogrzebie, ale także przy śmierci osób w ocenie ludzkiej niewinnie potraktowanych. Ten fragment chcemy przeczytać w związku z miejscem, w którym ginęli ludzie w swoim odczuciu, w swoim sumieniu jako niewinni, dlatego że zostali czy przynależeli do narodu, który był skazany na eksterminację, albo popełnili przestępstwo, które było w sprzeczności z interesami i z ideologią hitlerowską i niemiecką. Wsłuchajmy się w to słowo z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Боже духов, і всяке плоті світ поправий, і дьяволу признівий, живот міру Твоїм дарувавий. Сам Господь покой душу, совжерво Божий, на місці сім трагічні, убієнних, місці світлі, місці злашні, місці покойні, подвідуже отбіже болезнь, печаль і воздихання, всяке сворошення содіє нам імі, і лісом, і ділом, і помишленням, як облагій чоловіку від Бог просі, як ніч чоловіка і живуть не сворошить, Ти, моє літоко бізреха, правда Твоя, правда во віки, і Слово Твоє істина. Яко Ти єсі воскресіння, живот і покой, усопшого Божих на місці сім, трагічески убієнних, Христі Боже наш, Тебе славу посилаєм, за безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим благим, і животворашим Твоїм Духом, дині і присно, і во віки віков. Амінь. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ponownie przed Twoim obliczem wspominamy tych, którzy na szczególnym miejscu kaźni bestialsko byli mordowani. Ufamy, że w Tobie, Bogu, znaleźli wybawienie z cierpienia i doświadczyli zwycięstwa życia nad śmiercią oraz obdarowani zostali wiecznością. Wspomóż nas, abyśmy czerpiąc naukę z przeszłości, przezwyciężali w sobie wszelką niechęć do drugiego człowieka. Motywuj nas do życia w pokoju, zgodzie i miłości. Amen. Szanowni Państwo, dziś w imieniu każdego z nas znicz i wieniec jako symbol naszej pamięci i solidarności z ofiarami Auschwitz-Birkenau złożył opiekun miejsca pamięci,
dyrektor Piotr Cywiński. Ladies and gentlemen, today the custodian of the memorial, director Piotr Cywiński, lit a candle and placed a wreath on behalf of each of us as a symbol of our remembrance and solidarity with the victims of Auschwitz-Birkenau. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim za obecność i za pamięć. Tegoroczne obchody zakończy dyskusja online zatytułowana Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka. Udział wezmą ocalała z Holokaustu Lea Balint, prezes Kinder Transport Association Melissa Hacker i ocalała z Auschwitz Janina Requaitis. Moderuje dyrektor Piotr Cywiński. Bardzo serdecznie zapraszam. Ladies and gentlemen, I wish to thank you all for your presence and remembrance. This year's commemoration will conclude with an online discussion, the influence of war and Holocaust on the formation of a child's identity. The participants will include Holocaust survivor Lea Balint, President of the Kinder Transport Association, Melissa Hacker, and Auschwitz survivor, Janina Requaitis, moderated by director Piotr Cywiński. You are cordially invited. Dzień dobry. Chciałbym przywitać wszystkich bardzo serdecznie na naszej dyskusji panelowej poświęconej trudnemu tematowi doświadczenia dziecięcemu w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, dyskusji zorganizowanej z okazji 76. rocznicy wyzwolenia tegoż obozu. Dyskusji, której chcielibyśmy, aby przyświecało zdanie Janusza Korczaka, człowieka niezmiernie zasłużonego dla sprawy dziecięcej i przed wojną, i w czasie wojny, którego myśl wpłynęła na całe pokolenia już w tej chwili wychowawców i psychologów dziecięcych, napisał tak. Dziecko jest pergaminem, szczególnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. To jest ta ogromna odpowiedzialność każdego wychowawcy, każdego człowieka, który ma wpływ na rozwój dziecięcy. Ten rozwój oczywiście może upływać w miarę harmonijnie, w miarę normalnie, tak jak byśmy chcieli, żeby każde dziecko mogło przeżywać swoje dzieciństwo. Może być bardziej lub mniej zaburzony. Trudno sobie wyobrazić o większe i trudniejsze zaburzenie niż upłynięcie chociażby kilku miesięcy, a nie najmniej dłuższego okresu tego dzieciństwa za drutami obozu koncentracyjnego. Tym niemniej to miało miejsce i to wpłynęło w ogromnym stopniu na doświadczenie tychże ludzi,
później, na całe nawet życie. Mamy tego bardzo dużo relacji, wspomnień, opublikowanych książek. Jest to historia bardzo, bardzo trudna. Dzisiaj chcielibyśmy o niej porozmawiać, jak ten wpływ wojny, zagłady, obozu, jeśli on był na kształtowaniu się tożsamości dziecka, a później już dorosłego człowieka również. Bardzo dziękuję trzem wspaniałym kobietom, które zgodziły się z nami dzisiaj rozmawiać. Pani Janina Requaitis, po wybuchu Powstania Warszawskiego, jako dziecko w sierpniu 1944 roku została deportowana wraz z matką do Auschwitz. Została wyzwolona w Berlinie. Pół wieku od zakończenia wojny po raz pierwszy odwiedziła miejsce pamięci Auschwitz, co jest dosyć symptomatyczne dla wielu osób, które przeżyły tą traumę. Obecnie nadal często rozmawia z młodzieżą w szkołach o swoim pobycie w obozie koncentracyjnym i pani Janina, którą witam serdecznie, z nami się łączy z mojej ukochanej Warszawy. Pani Melissa Hacker jest przewodniczącą stowarzyszenia Kinder Transport Association z Nowego Jorku i stamtąd też się z nami dzisiaj łączy. Jest reżyserką filmu dokumentalnego pod tytułem My Knees Were Jumping, Remembering the Kinder Transport, który to film znalazł się na shortliście filmów nominowanych do Oscara. Był wyświetlany na wielu festiwalach, filmowych, w muzeach, w telewizji, na uczelniach też, na całym praktycznie świecie. Jej matka, Ruth Morley, wcześniej Brinkholz, uciekła z Wiednia w kindertransporcie z 1939 roku. Melissa jest pierwszą przedstawicielką drugiego pokolenia, która pełni funkcję przewodniczącej stowarzyszenia Kinder Transport Association. I pani Lia Balint, która urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim jako Lia Alterman. Jej matka niestety zginęła. Nie wie, w jaki sposób do końca znalazła się u sióstr w podwarszawskim Brwinowie. Ukrywała się tam przez 2 lata pod nazwiskiem Alicja Herla. Po wojnie wraz z ojcem wyjechała do Izraela. Po raz pierwszy powróciła do Polski w latach 80., kiedy to w zasadzie już było możliwe, aby zobaczyć, i tutaj cytuję wzruszające słowa, swój klasztor i swoje siostry. Dzisiaj prowadzi Biuro Dzieci bez Tożsamości, którego celem jest pomaganie dzieciom Holokaustu w odkrywaniu ich pochodzenia, w poszukiwaniu rodzin. I pani Lia łączy się z Tel Awiwu. Bardzo serdecznie wszystkie nasze panelistki dzisiaj witam. Co się pamięta? To jest pierwsze pytanie. Jakie są te najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa? Jakie one mają znaczenie? To jest pytanie naprawdę trudne, gdyż po wojnie przez wiele dekad tak naprawdę historię II wojny światowej, historię gett, historię transportów, historię ukrywania się opowiadali ci ocalali, którzy ocalali już jako dorośli, pamiętali zupełnie inaczej, pamiętali inne detale, inne szczegóły, bardziej faktografie, potrafili jakby swoje wspomnienia wpisać w pewien ciąg wydarzeń wojennych. Pamięć dziecka jest zupełnie inna. Pamięć dziecka jest pamięcią emocji, jest pamięcią pewnych obrazów, jest pamięcią pewnych lęków, pewnych stanów ducha. Co się pamięta z tak wczesnego okresu, który upłynął w tak trudnym czasie? Pani Janino, jeśli mogę panią pierwszą poprosić. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry wszystkim obecnym. Jeśli chodzi o mnie, to na pewno okres okupacji hitlerowskiej w Warszawie. Jako dziecko zapamiętałam tragicznie. Przede wszystkim miałam przerwaną naukę ze względu na chorobę matki. Matka chorowała na tytus. Musiałam przerwać edukację i jako dziewczynka 7-letnia zająć się domem i jeszcze młodszą 5-letnią siostrą. Następne, poza tym strach, jaki był, towarzyszył wtedy wszystkim warszawiakom, zarówno też i mojej rodzinie, powodował to, że ja się ciągle bałam.
Bałam się o zdrowie mamy, bałam się o zdrowie ojca, bałam się o bezpieczeństwo mojej siostry, która należała do ruchu oporu i nigdy nie wiadomo było, czy wróci do domu, czy będzie aresztowana w tak zwanych łapankach, które miały miejsce w czasie okupacji w Warszawie. Potem nastąpił zryw wolnościowy warszawiaków, młodych warszawiaków, którzy chwycili za broń i przeciwstawili się temu terrorowi, jaki panował w Warszawie. Ja pamiętam, siostra moja właśnie należała do ruchu oporu i już kilka dni wcześniej nie było jej w domu. W momencie wybuchu tego powstania, po 5 dniach już zostałam brutalnie wyrzucona z mamą ze swojego mieszkania. Pozwolono nam wziąć co cenniejsze rzeczy z domu, ale zanim skomasowano nas na tak zwanym zieleniaku, to po drodze kilkakrotnie sprawdzano bagaż i co cenniejsze rzeczy zabierano nam. I ciągle się bałam o życie, nie tylko swoje, ale swoich najbliższych. Jeśli chodzi o dalsze doświadczenia wojenne, to po pobycie właśnie tam na tym placu przewieziona zostałam do obozu w Pruszkowie, a potem do straszliwego obozu Auschwitz-Birkenau. I tu moje dzieciństwo się skończyło już całkowicie. Byłam bita, byłam poniżana, byłam głodzona. Odebrano mi tożsamość, zabrano mi wszystkie rzeczy osobiste i nigdy ich nie zwrócono. Już nie miałam nazwiska, imienia, byłam numerem. I pod tym numerem zawsze wywoływano mnie, jeżeli byłam potrzebna gdziekolwiek. Rozdzielono mnie z matką. Rozdzielono z matką, do której ja byłam bardzo przywiązana. I to było dla mnie wielkim przeżyciem już w zasadzie pierwszego dnia, następnego dnia. Następnego dnia po przybycie do Auschwitz. Bo rozdzielono i nie dano nam być razem. Matka była osobno, a ja byłam na tak zwanym bloku dziecięcym. Tam panowały straszne warunki sanitarne i wyżywieniowe. Biegały po nas szczury, spadały pluskwy z sufitu. Nie było się gdzie umyć, nie było gdzie fizjologicznych spraw załatwić. Także żyliśmy na tym bloku po prostu jak zwierzęta. Życie w obozie, mogę dać przykładów kilka, które mnie utkwiły w pamięci. Ale jak wiadomo, z literatury wszyscy znają okrucieństwa, jakie tam się działy. Na pewno ludzie dorośli inaczej to odbierali, inaczej przeżywali, ale dzieci też były dręczone i niejednokrotnie z tęsknoty umierały. Ja na przykład przez okres kilku tygodni nie mogłam opanować płaczu. Później dowiedziałam się od koleżanki, która opiekowała się młodszą jakąś dziewczynką, taką 5-letnią, i ta dziewczynka z tęsknoty za mamą też ciągle płakała i po kilku tygodniach zmarła właśnie z tęsknoty, bo nie chciała nic zjeść, nie chciała nic pić, chociaż te racje żywnościowe, które nam dawano, to dzisiaj zwierzętom tego się nie podaje. Pani Leo, pani doświadczenie było odmienne. Pani była dzieckiem ukrywającym się, czy ukrywanym, prawda, przez,
przez siostry w Brwinowie. Co pani z tego okresu pamięta? Jestem młodsza od pani Janiny, także ja nie mogę z tego życiorysu dokładnie opowiedzieć. Ale ja, mając 2 lata, weszłam do getta ostrowieckiego i byłam z mamą w getcie ostrowieckim. Tego ja prawie nie pamiętam. Pamiętam jedynie czerwony tapczan i ranne pantofelki czerwone. To wszystko, co ja pamiętam. Nie pamiętam, jak zostałam przewieziona w 1942 roku, przed likwidacją getta, do Brwinowa, do klasztoru sióstr franciszkanek. Jak przyjechałam w 1984 roku do mego klasztoru, ja powiedziałam im jedno zdanie. To był raj w piekle. Pamiętam, że moja matka mnie odwiedzała od czasu do czasu, ale i pamiętam jej postać. Pamiętam, że była taka energiczna kobieta, bardzo ładna, piękna. Ja mam jej fotografię. Rzeczywiście piękna kobieta. I ona przynosiła mi mały kawałek białego chleba. I miałam 4-5 lat, ale wiedziałam, że nie wolno mi tego chleba jeść w obecności innych dzieci. Tylko chowałam pod poduszką ten chleb i w nocy tak szłam sobie spokojnie ten chleb, aż on się skończył, żeby nikt nie widział, że ja jem chleb. Pamiętam, że strasznie się bałam i nie wiedziałam, czego się mam bać. I szliśmy do szkoły. Na dole było biura albo Gestapo, albo wojska, tego ja nie pamiętam. Na pierwszym piętrze, na parterze, a na górze była szkoła. I ja miałam przejść przez te pokoje tych Niemców, że było ich tam pełno. I nauczyli mnie, że trzeba położyć teczkę na ramieniu i zakryć sobie głowę, żeby nie widzieli mnie. Później jak Niemiec przechodzi po lewej stronie, to tą teczkę trzeba po lewej stronie głowy położyć, żeby zakryć sobie głowę. I się spytałam, dlaczego tylko ja się mam bać Niemcom, a nie inni. I siostra mi wytłumaczyła, że Niemcy nie lubią dzieci, które mają czarne włosy i brązowe oczy. Tego dnia ogolili mnie, byłam bez włosów i dali mi czapkę chłopca. I jako taki ogolony chłopiec szłam do szkoły z tą taką daszkiem, ta czapka była z daszkiem. Co do cech dzieci, to może ten wniosek był powojenny, ale były takie cechy specjalne dla dzieci wojny. Przede wszystkim dzieci były bardzo samodzielne. Małe dzieci, 4-letnie pomagały 2-letnim, 6-letnie ubierały tych 4-letnich. Bardzo dzieci były zdyscyplinowane, posłuszne. Zawsze się mówiło, jak nie będziesz posłuszny, to przyjdą Niemcy. Dzieci bardzo brali to poważnie. Jeszcze jedną rzecz, którą wiem do dzisiejszego dnia, ja to widzę u dzieci Holokaustu i to jest takie ogólne cechy. Bardzo te dzieci próbowały się schodować, bo to zależało, czy zostanie to dziecko w rodzinie, czy wydadzą go, czy wyrzucą go. Zawsze dzieci były posłuszne i starały się podobać, żeby ich kochali, żeby ich lubili. Te cechy zostały tym dzieciom do dzisiejszego dnia. Ja długie lata pracuję i jestem badaczem dzieci Holokaustu bez tożsamości. I ja widzę te, sami oni mówią, samodzielne, zdyscyplinowane, posłuszne i chcą się spodobać. To były te bardzo ważne cechy. Bardzo dziękuję za to świadectwo w pierwszej części pani wypowiedzi, w drugiej części za udzielenie głosu jakby również innym dzieciom. To jest też bardzo, bardzo ważne podsumowanie jakby tego doświadczenia innych ocalałych dzieci. I z tym właśnie pytaniem chciałbym się zwrócić w kierunku Melisy i zapytać się, jakie główne cechy pamięci u dzieci, które przeszły przez takie piekło, można później, prawda, po wojnie odnaleźć.
So I just want to say I feel in a bit of a strange position here, as I'm speaking of children who were not in Auschwitz, who did not experience camps or hiding. And I'm also the only member of the second generation, and I'm honored to be included on this panel, and I'm speaking with respect and humility. The Kinder Transport children who were sent to Britain, Sweden, and Switzerland between December 1938 and August 31, 1939 were not in Nazi-occupied Europe during the war. They were spared the worst, and they always considered themselves the lucky ones. Yet their childhoods were interrupted. In the months and years before they fled, they saw and experienced things children should not. After they were sent away by parents who put them on trains, not knowing where their children would go, who would take care of them, when they would see them again, or how they themselves would escape, many children in a new country, in a new language, were placed in loving foster homes, some in schools and hostels, some worked on farms, and some were abused or mistreated. And yet, they were living with loneliness and with longing, as Janina spoke of earlier, longing. My mother, who was 13, wrote in her diary, "Ach, God, 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 a child is calling. You must help. Please, please help me that my parents come to England healthy and soon. The way I am pleading must make a stone weep. If only my parents were here, or as far as I am concerned, in Honolulu, as long as they get out of hell before the war starts. Help me, all your angels." She told me also of the train to England. She only remembered fragments of it. She remembered nuns giving the children oranges, which she had never seen before, and hot chocolate through windows on the train. And for the children, this was the first time that strangers were friends, that strangers were not to be feared. So this was a really important moment. This was after the train crossed over into Holland, and strangers were helping them. So the Kinder Transport children had memories, good memories and bad memories, about growing up with their families before they were sent or torn away from them. So many of them had strong foundations of love, although they were from, officially the Kinder Transport children were 2 years old or old enough to carry a little backpack by themselves to 16 years old. But we have stories of parents putting infants through the windows of the trains and the older children taking care of them for the journey. But so many, many had strong foundations, but I grew up with a mother afraid, afraid of crowds, afraid of people in uniform, afraid of the fragility and uncertainty of the world. And yet the Kinder Transport children felt not included as part of the community of Holocaust survivors, as they were the lucky ones and nothing really happened to them. The story of the children's trains was little known for many years. And like many child survivors, they felt that they were so young and perhaps too young to remember. But of course, they did remember. Many of the Kinder had parents and siblings who could not get out, who were murdered in Auschwitz and other death camps. And for those who found their parents after the war, the reunions were not easy, as 10 years had passed. And often the children, who were now teenagers or young adults, and the parents did not speak a common language. Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa, które i opowiadają historię wielu innych dzieci i opowiadają też historię pani rodziny. Jak widzimy, zupełnie inne przeżycia wojenne, chciałbym nawet powiedzieć czasami skrajnie inne, ale wszystkie je łączą strach, wszystkie je łączą nostalgia, wszystkie je łączą oderwanie, prawda, od normalnego dzieciństwa. Kolejne dwa pytania już będą chyba bardziej precyzyjne, także będzie można na nie odpowiedzieć w sposób być może mniej jakby odnoszące się do historii wojennych, ale które są dla nas bardzo ważne. Jak w takim razie kształtować tą własną tożsamość, powiedziałbym, jeśli ta ciągłość pokoleniowa jest albo nagle urwana, albo przynajmniej w poważnym stopniu
zawieszona, czy częściowo porozrywana. Czasami jeden rodzic przeżył, czasami nikt nie przeżył. Nie do końca zna się swoje korzenie, albo nie do końca się zna z tych źródeł, z których powinno się je znać, gdzie próbuje się, prawda, odbudować tą wiedzę w sposób już dojrzały, opierając się na pamięci dziecka i na tym, co się udało dowiedzieć później. Pani Janino, jak taka tożsamość później, już po wojnie, prawda, jak te korzenie się odnajduje? Na pewno wychodząc z Auschwitz, wyszłam z matką. Nie wiedziałam, co się dzieje z dalszą moją rodziną, ale wyszłam z matką, co prawda do następnego obozu, bo mnie wywieziono do Niemiec, do obozu, ale miałam już tą matkę przy sobie. Po powrocie dowiedziałam się, że ojca już nie zobaczę. Ojciec mój zginął w obozie Buchenwald. Już stamtąd nie wrócił. Po wojnie miałam to wsparcie w mamie, ale brak ojca bardzo rzutował na moje dalsze życie. Na pewno rzutował w tym sensie, że po powrocie nie było domu. Były same gruzy. Na pewno byłam opóźniona w nauce. W czasie okupacji nie chodziłam do szkoły przez 2 lata. Po wojnie zaczęłam edukację, pomijając znów rok szkolny. Zaczęłam w następnym roku chodzić do szkoły. Ale wojna spowodowała to, że ja nie byłam w pełni, nie mogłam w pełni wykorzystać nauki, bo byłam również, musiałam zająć się pracą, żeby pomóc rodzinie. I po wojnie również nie było domu, nie było ojca. Nie było, było bardzo trudno zbudować ten dom od nowa. Tak, to bardzo ważne. Pani, to bardzo ważne z tego względu, że na te losy, prawda, powojenne warszawiaków wracających do zupełnie zniszczonego miasta, narzuciła się jeszcze trauma, prawda, dziecięca obozowa, co też trzeba było się w jakiś sposób, lepszy lub gorszy, to bardzo zależy od człowieka, no ale albo uporać, albo nauczyć żyć, prawda? Chciałam zaznaczyć, że my po powrocie nie mieliśmy żadnej pomocy psychologicznej. Musieliśmy być zdani sami na siebie. Rodzice, chcąc zaoszczędzić tej traumy, jaką żeśmy przeżyli, nie mówiło się w domu o sprawach przeżytych w Auschwitz. Był to temat tabu. Rodzice, wydaje mi się, że tak jakby chcieli zagłuszyć w nas tą pamięć, żeby można było dalej normalnie egzystować. Może w pewnym sensie im się to udało, ale pozostaje w nas jednak to, te głębokie przeżycie, że chcemy zapomnieć, ale to gdzieś w podświadomości wraca do nas. To bardzo wyczuwalne w rozmowach z wieloma osobami, które przeszły przez obóz, a w szczególności chyba właśnie z osobami wieku dziecięcego. Pani Leo, pani doświadczenie kształtowało się w pewnym zakresie w podobny sposób, bo też jakby nie było do końca do czego wracać. W tym przypadku nie ojciec, a matka zginęła, ale pani odbudowywała swoją tożsamość na zupełnie nowym gruncie, prawda? Już w Izraelu, na gruncie państwa, które się tworzyło, na gruncie państwa, które próbowało budować swoje bezpieczeństwo. Także też państwa, gdzie z początku przynajmniej ta pamięć nie była tym elementem najbardziej obecnym.
inne priorytety zostały przed Izraelem. Jak pani wspomina ten okres właśnie próby odtwarzania czy kształtowania swojej własnej tożsamości przy tym właśnie urwanej ciągłości pokoleniowej? A ja miałam już kilka urwanych tożsamości, dlatego że tak, urodziłam się w ortodoksyjnym domu. Mój dziadek był hasyd. Mój ojciec już był mniej pobożny, bo matka była wykształcona, skończyła gimnazjum w Polsce. To było takie rzecz, którą nie każda rodzina zgadzała się, żeby dzieci szły do gimnazjum, ale mój dziadek ze strony matki zgodził się na to. Ona miała siostrę, która już była lekarką, studentką medycyny. Też bardzo rzadko w tych pobożnych rodzinach. I nagle mając 4 lata, ja jestem katoliczką. I jestem w klasztorze katolickim i modlę się, i idę na modlitwy, idę do kościoła i w klasztorze dzieci się cały czas modliły. Rano i w porze obiadowej i wieczorem i słyszeliśmy różne opowieści z Nowego Testamentu. Kończy się klasztor. Kuzynka, która przeżyła Auschwitz, przyjeżdża i zabiera mnie i idę do żydowskiego domu dziecka, ale ja nienawidzę Żydów. I to jest nie z klasztoru, bo moje zakonnice nigdy nie mówiły coś złego o Żydach, ale jakoś nie wiem skąd, w atmosferze to było. I jeszcze szłam do kościoła po wojnie, byłam w żydowskim domu dziecka w Helenówku obok Łodzi. I tam to był dom dziecka, cjonistyczny z początku, 1946 rok. Jeszcze wychowywali według teorii Korczaka i były święta żydowskie i nagle miałam być Żydówką. Ale te dziewczynki klasztorów, to zawsze się zbierały razem wieczorem, siedziały i modliły się przy łóżku. Ja miałam zdjęcie, pocztówkę taką Jezusa nad moją głową. Jednego dnia przyszłam do mego pokoju i nie było tego zdjęcia. Ktoś nalepił tam zdjęcie Stalina. Ja się modliłam do Stalina. Ja dokładnie nie wiedziałam, do kogo się trzeba modlić, ale modliłam się i jednego dnia jakaś dziewczynka też z klasztoru powiedziała mi: przestań się modlić do Stalina, bo Stalin nie lubi żadnej modlitwy. I wtedy zdjęłam tą pocztówkę Stalina i przestaliśmy się modlić. Zaczęły się święta żydowskie. Ale nagle przyszedł taki mocny komunizm, zaczęło się wychowywać według Makarenko i stałam się komunistką, oddaną komunistką i w różne święta i uczyliśmy się po rosyjsku i Stalin to był naszym ojcem i Rosja była naszą matką, że cały czas to było dookoła komunizmu. Jak mój ojciec przyjechał zabrać mnie do Izraela, to moja dyrektorka, pani Falkowska, znana dyrektorka, bo była później, prowadziła Korczaka Dom Dziecka w Warszawie, powiedziała: wstydź się, ty opuszczasz nasz komunistyczny kraj, my musimy zbudować tutaj socjalizm. Ja powiedziałam: pani Falkowsko, przecież ja jadę po to, żeby zrobić rewolucję w Izraelu. Ja od razu stworzę tam reżim komunistyczny. Przyjechałam do Izraela, miałam 12 lat, tak, mając 12 lat, natychmiast znalazłam partię komunistyczną, młodzież komunistyczną, poszłam do tej partii. Był taki mały ogródek w naszym domu i były tam rzodkiewki. I moja kuzynka, ja hodowałam te rzodkiewki, moja kuzynka zabierała mi te rzodkiewki. I ja poszłam do jej ojca i powiedziałam: ona mi zabiera moje rzodkiewki. To mój wujek powiedział: posłuchaj kochana, albo jesteś komunistką i musisz się dzielić z twoją kuzynką, albo przestań być komunistką i to jest, to rzodkiewki są twoje. I tak skończyłam z komunizmem. Rzodkiewki były moje, nie było więcej komunizmu. Później przyjechałam do Izraela. To jak jestem już w Izraelu, ja widzę tutaj wszyscy cjoniści, a ja komunistka, jedyna komunistka. Przestałam być komunistką i zaczęłam chodzić do cjonistycznych organizacji. I później byłam u mojej cioci, która mnie wychowała, siostry mojej matki, która była znowu ortodoksyjna i pobożna. I zaczęłam znowu te święta.
Także ten mój życiorys, to się tak przeszłam takie wszystkie te nie wiem jak to powiedzieć, ale człowiek kształtuje w jakiś sposób swoją tożsamość. A teraz co do ludzi, którzy stracili swoją tożsamość i nie wiedzą, kim oni są. Człowiek nie może żyć bez tożsamości. On tworzy tożsamość. Jednego dnia przyszedł jakiś pan i powiedział mi, spójrz na mnie. Ja jestem Adam. Ja pytam, co znaczy jesteś Adam? Ja jestem pierwszy człowiek na tej ziemi. Ode mnie zaczynają się inne pokolenia. Ja nie wiem, kim ja jestem. Nigdy nie będę wiedział, nie mam rodziców, nie pamiętam, gdzie byłem w czasie wojny. Ja jestem pierwszy. Inni wymyślają sobie tożsamość. Przychodzą tutaj i dzieci sobie, dzieci już dorośli ludzie opowiadali, moja matka była bohaterką, walczyła w warszawskim getcie. Albo mój ojciec był w Czerwonej Armii i tam zginął. Takie wszystkie najważniejsze wydarzenia opowiadają o sobie. I tworzą sobie tą tożsamość, bo bez tożsamości człowiek nie może żyć. On musi mieć tożsamość. Ale nasze życie, życie dzieci wojny, to jest jak sznur korali, które rozsypały się na podłogę. Nie ma i trzeba zbierać je powoli, powoli znowu na ten sznur, aby stworzyć sobie jakąś tożsamość. Piękna historia o tym Adamie, który jest pierwszy i tak naprawdę może dopiero coś przekazać, a nie coś dostać. Brzmi to trochę jak taki midrasz czasów powojennych. Po raz pierwszy i jedyny słyszę, żeby czerwona rzodkiewka kogoś odwiodła od czerwonego komunizmu. Pani Melisso, w skrócie, jak pani z pani doświadczenia różnych innych osób, gdzie również ta ciągłość pokoju jest nagle urwana i gdzie te korzenie nie są znajome, jakie elementy najważniejsze pozwalały w pani mniemaniu, w pani doświadczeniu rozmów z tymi osobami kształtować swoją tożsamość? So more than half of the Kindertransport children never saw their parents again. And they, like many survivors, were faced with building new lives and new families with no parents, no aunts, no uncles, no extended family to support them. So some made choices to not talk about their past at all and to raise children in their new countries as good Americans, regular citizens fitting in as best they could. And even though we, their children, knew something was different, we learned to not ask questions. Some of them did share something of their past with their children, but only in bits and pieces, in fragments that we members of the second generation could not piece together to create a story, to create a world, lives and childhoods of our parents that we could understand. And my mother did tell me about her fears. And almost from the time I could walk, I carried with me a second sense, a second set of eyes and ears, always on the alert for a potential threat to my mother's tenuous sense of security. When I was growing up in New York, I didn't know other survivors or other survivor families. In fact, it turns out I did, but it was so unspoken that I just thought, these are my mother's Austrian friends. And even they did not speak about it among themselves because they were afraid to open that up and to talk together. So I knew my mother wasn't like other American mothers. I knew that she had an accent and she was a child refugee who did not want German spoken in her new country, new life, new home. And yet she and her mother, who had escaped just before the war, spoke to each other in German. It was their language that they could communicate privately. And it was a language that my sister and I were completely forbidden to learn. I always felt that my mother had been through so much more as a child than I could possibly understand and that I needed to protect her. But I didn't know what I could protect her from. And I knew I couldn't ask. And I know now also that she and many of survivors
in wanting to protect their children, that was part of the motive for not talking to us. So it set up this cycle of each protecting each other, afraid we would upset or break the other, so that this weight of things unspoken stayed over us. And also with the kinder transport children, those who had spent time in England together in hostels or group homes or schools created family for each other. They were all children alone in a strange country, worried about their parents together. And they had reunions over the years, getting together as family. But it wasn't until the 50th anniversary in 1989 that one kind, Bertha Leverton, who was in London and who just died a few weeks ago, said, let's get together everyone who was sent alone on a train to Britain together and see what happens. And over 1,200 people, kinder and their children and their partners from the UK, from Israel, from the USA, from Canada, from Australia, and even from Nepal, came and gathered together for this 50th anniversary reunion. And this in London, and this led to the Kinder Transport Association being formed by a kind who was so emotionally affected by this reunion. He wrote, until that time, I knew of no one else who had fled the Holocaust to England on a kinder transport. At these meetings, I met other people with similar background stories, and even some that came to England on the same train as I did. I wept for the first time in many years. While thinking about all this during my flight home, I knew that it could not stop there for me. It was time to remember the past, to reunite once more, and to help others. And he founded the Kinder Transport Association in New York after that. I do want to say also that some kinder became completely separated from their Jewish identity. If they were in foster homes or schools in England for the years, and there was no Jewish identity there. But I think in my experience, most of them have found or maintained some sort of Jewish identity in later years, whether it's a religious identity or a social or a cultural or even a political Jewish identity, but they do feel part of, even if they became so separated from it, they've come home to it for the most part. To nieuniknione, tak jak już powiedziała pani Lea wcześniej, nie można żyć bez tożsamości. Nie da rady być do końca Adamem, nawet jeśli tego bardzo chce. Nic nie jest bardziej naturalnego niż dziecko zadawające pytania. To, co pani powiedziała, że trzeba było się uczyć nie zadawać pytań, to jest chyba jeden z tych symbolicznych, ale bardzo ważnych końców dzieciństwa. Uczyć się nie zadawać pytań, przyspieszonego końca dzieciństwa oczywiście, o tym mówię. I przejdziemy do ostatniego pytania, gdzie prosiłbym już o krótkie wypowiedzi, takie intuicyjne jak najbardziej, no, z głębi serca. Dzisiaj dzieci nadal cierpią na całym świecie. W niektórych przestrzeniach geograficznych cierpią straszliwie. Są odrywane od swoich rodzin, dzieciństwo jest im niszczone, są bardzo szybko wykorzystywane jako osoby dorosłe, oczekuje się od nich dorosłości, są wysyłane do różnych ośrodków, obozów, wyrywane ze swoich rodzin. Jak przekazywać to doświadczenie z czasów II wojny światowej, z czasów zagłady, z czasów obozu, aby wzbudzić w dzisiejszym człowieku poczucie odpowiedzialności za te dzieci, które dzisiaj cierpią we współczesnym świecie? Pani Janino. Na pewno teraz na świecie jest wiele wojen. My, jeżdżąc do szkół, rozmawiając z młodzieżą, chcemy ich uczulić na te krzywdy, które dzieci doznały i na te zniszczenia, które niesie wojna. Chcemy uczulić, żeby wyciągnięto wnioski z tego, z tych działań.
A przecież przekazujemy młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że oni będą przecież rządzić tym światem i niech wiedzą, że dążenie do wojny niszczy wszystko. Niszczy człowieka, niszczy dobra materialne, niszczy przede wszystkim dzieci, które są niewinne. Dzisiaj na świecie też wojen jest mnóstwo. Są wojny w Iraku, w Jemenie, w Syrii. Oglądając te sceny w telewizji, bardzo przypomina mi moje dzieciństwo. Dzieci tułają się, nie mają domów i są niejednokrotnie wykorzystywane do pracy niewolniczej, tak jak było w czasie wojny z Hitlerami, z hitlerowcami. I dzisiaj też są te dzieci małe, wykorzystywane. Dziękuję bardzo. Pani Leo, a jak pani by określiła, w jaki sposób ta pamięć, która w pani tkwi, przekazywanie tej pamięci, w jaki sposób może ono uchronić przynajmniej w części te dramaty, które dzisiaj na świecie się dzieją? Jak czynić ludzi bardziej odpowiedzialnymi? Moim zdaniem z Holokaustu nie można wyciągnąć żadnego wniosku, żadnej konsekwencji. To jest jednorazowe, straszne wydarzenie. I niestety mamy jeszcze teraz po wojnie, po takiej strasznej wojnie, że więcej niż 100 milionów ludzi zginęło. Nikt nic się nie nauczył. Nikt się nic nie nauczył. Wietnam i Serbia, i Korea, i pełno mamy, cały czas mamy te wojny. Co jest ten Daesh, co Arabowie zabijają jeden drugiego bez tego. Antysemityzm w Polsce teraz o wiele gorszy jest niż kiedyś był. Ja słyszę takie straszne rzeczy, że po prostu nie mogę sobie wyobrazić, skąd to się bierze. 3 miliony Polaków, 3,5 miliona Żydów zginęli w czasie tej wojny. Zamiast zrozumieć, że w ogóle nie mam mowy, żeby nienawidzić kogoś, to jest nienawiść w Polsce też. U nas to samo. Jest taka organizacja, nazywa się La Familia, która nienawidzi Arabów. I ja walczę przez to, żeby nauczyć ich, żeby oni, nie wolno im pozwolić w ogóle istnieć. Są ludzie, że nienawidzą Arabów. Dlaczego? Co, nie uczymy Holokaustu? Polska bardziej uczy i zna Holokaust niż Izrael. W Polsce nie ma człowieka, który nie wie, co to znaczy jedwabny. W Izraelu prawie nikt nie wie, co to jest jedwabny. I uczymy w szkołach, uczymy Holokaust, uczymy wszystko. Żadnych wniosków, żadnych konsekwencji się nie ma z tego. Trzeba rzeczywiście w szkołach nie tylko uczyć, ale też wychowywać. Jak być człowiekiem, jak być uczciwym. Jak nie, żeby nie było rasizmu w żadnych szkołach, żeby karać te dzieci, które są rasistami. U nas też są rasistami. Dlaczego ja mam nienawidzić Araba? Dlaczego Arab ma nienawidzić mnie? Dlaczego Polak? Ja jestem w Polsce i nieraz się spotykam z takimi antysemitami, że po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że w ogóle to coś takiego istnieje. Dlaczego? Dlaczego to ma być? To znaczy, że jest coś w szkołach, że się nie uczy dosyć. Bez Holokaustu, bez tego wychowywać te dzieci, żeby byli human beings, żeby byli człowiekami. Nie tylko uczyć, ale też wychowywać. Wychowywać, to jest dokładnie to. I tu wracamy do Korczaka, który rozpoczął nasze spotkanie. Melisso, proszę cię bardzo, jak ty to widzisz? Z czego nam w tym przekazywaniu doświadczeń z przeszłości być może dzisiaj brakuje, żebyśmy się czuli na ten świat bardziej odpowiedzialni? Pan się pyta mnie? Melissa, teraz się pytam. Melissa. So the Kinder Transport Association has 3 missions. One is to locate, reunite and bring together those individuals who were directly involved in the Kinder Transport and have since emigrated to North America and their families and descendants, to educate and inform the next generations, as well as the public in general,
regarding the story of the Kindertransport as an important part of Holocaust history, and to be involved with charitable work, particularly as it pertains to children in need and without parents. In regard to refugees today, the KTA doesn't wish to make exact equivalencies between then and now, but Kinder know firsthand that parents do not send their children away without great sorrow, and that children do not travel across borders alone without desperation, and that parents do not set out on long journeys across countries into the unknown, seeking a better future lightly. They also know that separating children from parents, as the United States did at the southern border in 2018, has long-lasting effects, and that for a nation built on immigrants and refugees to do this is unacceptable. The Kinder have been deeply affected by the current refugee crisis, and we have worked with HIAS, the Hebrew Immigrant Aid Society, that did get some Kinder out of Poland in 1939. And we've worked with them to advocate for refugee children today. And there's a Kindertransport child who always says, "We were children then, and there are children like us now. We must act to help them." In England, Lord Alf Dubs, who is a kind and a former member of parliament, has been working over the past years to sponsor amendments to the British Immigration Act to allow unaccompanied children in Europe to come to the UK to join relatives. It was his latest version was part of Brexit, and it was supported by the House of Lords, but rejected by the House of Commons as the government opposed it. I myself spent 2 weeks in Tijuana, Mexico in late 2018, working in support of asylum seekers waiting to cross into the United States seeking safety. And until COVID, at least once a week, I accompanied immigrants and asylum seekers to their immigration court hearings and to their ICE, which is the immigration authorities, check-ins. The immigration and asylum process to the United States is now really opaque and frightening, and I wonder how my mother and grandparents navigated it. Also, the Kindertransport history, I think, is very useful in education of children today, because it's something children can directly relate to. How would you feel if you were separated from your parents? How would you feel living in a new country with strangers and worrying about your parents? And also, it shows that by taking action from the Kindertransport organizers to families who took children in, that lives can be saved. So this shows how you can take action in the world. And I think one thing that is really in education is the firsthand testimony of survivors has been the most meaningful education for children, because they can see people and hear them, and it's personal and it's meaningful. So now we need to acknowledge that that is not going to be possible forever. And we need to start focusing on training the second and third generations to start speaking to children, to tell the stories of our parents and grandparents. And it's, right, in the past months, the Kindertransport Association has been reaching out to try to find people we can work with to start training people. We want to learn how to speak, but we don't want to take over what our parents or grandparents are doing. We want to support that and continue that meaningful secondhand or third hand now education, but we want to do that. Bardzo, bardzo dziękuję. No tak, w ten sposób kończymy jakby naszą dyskusję o wpływie wojny, zagłady, obozów na kształtowanie się tożsamości dziecka, a później dorosłego człowieka, z tym trudnym pytaniem o naszą dzisiejszą odpowiedzialność za dzieci we współczesnym świecie.
Mam wrażenie częstokroć, że nasza kultura, nasza cywilizacja coraz bardziej się zamyka na sobie, że tego spojrzenia empatycznego, tej solidarności międzynarodowej jest niestety mniej niż bywało w poprzednich dekadach, że w jakiś sposób nie umiemy patrzeć, nie umiemy wczytywać się w siebie, aby odnaleźć tą naszą własną dzisiejszą odpowiedzialność za to, co się nadal dzieje bardzo złego na świecie. Jeśli nawet losy dzieci z czasów wojny nie przemówią naszych sumień, to trochę będziemy takimi pamięciowymi Adamami, którzy odetną się, ale to już na własne życzenie, z własnej woli od naszej wspólnej, wzajemnej historii. Byłaby to ciężka nasza wszystkich porażka. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim paniom, które uczestniczyły w dzisiejszej dyskusji. Pani Janinie Rekuaitis z Warszawy, pani Melissie Hacker z Nowego Jorku i Lei Balint z Tel Awiwu. Bardzo raz jeszcze dziękuję, a dyskusja ta odbyła się z okazji 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Z Jerozolimy, przepraszam za ową pomyłkę, nie z Tel Awiwu, rzecz jasna. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Wiele zdrowia w tych trudnych czasach życzę.